obliczu szybkiego rozwoju światowego przemysłu chemicznego i globalizacji dostępu do chemikaliów, bezpieczeństwo produkcji, infrastruktury oraz łańcucha dostawczo-odbiorczego staje się priorytetem dla wszystkich zainteresowanych, włączając w to rząd, przemysł, społeczności zlokalizowane w jego sąsiedztwie, świat nauki i społeczność akademicką. Nasz przemysł jest bardzo zainteresowany implementacją zasad bezpieczeństwa do innych krajów, ponieważ nie trudno sobie wyobrazić, że katastrofa chemiczna w Kenii miała bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie przemysłu w Polsce. Z inicjatywy prezesa zarządu Azotów Tarnów Jerzego Marciniaka oraz prezydenta miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały w dniach 27-28 października w Tarnowie odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa chemicznego. Duże znaczenie konferencji. Goście o najwyższym poziomie. Ambasador Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za sprawę bezpieczeństwa, unikania zagrożeń, ze wskazówką i wsparciem dla idei powołania w Tarnowie Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. Ambasador Kenii przy OPSW w Hadze, również z zaproszeniem już dla naukowców z Tarnowa, dla zakładów azotowych, dla miasta do Kenii, aby udzielić wsparcia technicznego oraz transferu technologii. Mam nadzieję, że ta konferencja zaskutkuje po prostu stworzeniem dużego ośrodka, centralnego ośrodka, który będzie służył pomocą krajom rozwijającym się przede wszystkim. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Kenii, Kazachstanu, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Indii, a także przedstawiciele ONZ. Polskie instytucje były reprezentowane przez przedstawicieli ministerstw, a także przedstawicieli firm sektora wielkiej syntezy chemicznej.